Niezatapialni. No cześć. 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 Co tam? Widzieliście Westworld? Ja widziałem. 196. Ja widziałem Westworld, Iga o tym mówi, bo akurat kończyłem ostatni odcinek drugiego sezonu Westworld, jak Iga weszła. Szósty czy siódmy? Tak go nazwiemy. Oczywiście, że tak. A kto oglądał Westworld? Ja oglądałem. Czyli kto? Dominik Gąska. Dziękuję. Siedzi tutaj również naprzeciwko mnie. 96. Nie tak się nazywa. W ogóle. Halo. Tomek Strągowski. Tak, tutaj Iga Wasmolańska. Iga wspomniała reprezentuje Westworld, swoje własne opinie. Bo weszła, akurat tak kończyłem, bo Tomek stwierdził, że mam pogadać Westworld z jakiegoś powodu w tym odcinku, więc musiałem skończyć ten ostatni odcinek, który trwał 1,5 godziny. Miałem pół godziny do jego skończenia, więc tydzień, że zjem sobie śniadanie, obejrzę. No ale Iga tam przyszła, później przyszedł Tomek i tam końcówkę razem obejrzeliśmy. Dobra była końcówka. Ja nic nie kumam. Ja nic nie kumam z całego... Ja mi się wydaje, że ja wszystko kumam w ogóle. Ja nie widziałam ani jednego odcinka tego serialu, ale jest tak dramatyczna. Czekajcie, ta końcówka. Tutaj. Nie do końca tego rozumiem, o co chodzi z tymi kulkami analnymi, które ona w torebce zniesie. Słuchajcie. Ja w ogóle nie, wy będziecie po mnie spoilować, więc... A tak, będziemy spoilować Westworld 2 i w konsekwencji będziemy... Oczywiście spoilować również Westworld 1. A tak naprawdę to będziemy krytycznie wszechświata trochę spoilować, bo to chyba trochę tego ja przede dotyczy. Wszystkim, tak jak dobra, od drugiej minuty. I życia i człowieczeństwa. Od drugiej minuty zapisz to ktoś, tak, kto ma telefon na wierzchu. Tak jak Iga stwierdza, po prostu od początku powiem, że... Znaczy tak jak stwierdzam, że ja z tej końcówki nic nie rozumiem. Tomek mówi, że rozumie wszystko, ale tam się nie da nic rozumieć. To jest dla mnie w ogóle, to jest moje doświadczenie z całego tego drugiego sezonu. Ja go zacząłem oglądać przez pierwsze 2-3 odcinki, mi się w miarę podobał. Bo ja bardzo lubiłem pierwszy sezon Westworld i lubię tę całą tematykę. Akceptuję go, wiem, że jest trochę pretensjonalny, wiem, trochę. Że... ale... Wielkie niedopowiedzenie. Ale ja to lubię, ja to cenię go za to. Bo uważam, że o takich tematach, jak już się mówi, to trzeba... Znaczy, nie da się inaczej mówić, no. Nie, że trzeba, tylko po prostu to tak by idzie z comes with the territory, że tak powiem brzydko. Przychodzi to z terytorium. Przychodzi, jak się mówi po dziękuję, polsku. Dziękuję, ja zapomniałem, jak to się mówi po polsku. Proszę. Ale tutaj, w tym drugim, znaczy przede wszystkim ja nie miałem, naprawdę autentycznie, już na takim poziomie zwykłym dekonstrukcji obrazów, które są przede mną na ekranie i dźwięków, które mi dochodzą, do jakiejś informacji, którą ja z tego wynieść, to... To on się sypie na takim poziomie. Ja nie wiem co się działo w tym serialu. On jest głównym problemem, moim zdaniem, problemem jest tu to, że pierwszy sezon Westworld zrobił ten trik z czasem, że tam była taka narracja niechronologiczna, tylko że widz nie wiedział o tym, że ona jest niechronologiczna. Więc mogli zrobić taką sztuczkę, że oglądałeś to, myślałeś, że to się dzieje według jednej linii czasowej, a potem na koniec okazywało się, że to są dwie linie czasowe i był taki super reveal i to było fajne, to było zaskakujące, to było takie typowo Nolanowe, ale to działało. I teraz przez to, i to jest w ogóle największy problem tego typu seriali, bo przez to, że pierwszy sezon coś takiego zrobił, to wiadomo, że teraz każdy oczekuje i każdy chce i jest jakby rozumiane samo przez się, że ja drugi muszę powiedzieć, że Dominik mówi i w tym samym czasie ustawia, kiedy ma się hibernować komputer i robi to bardzo płynnie. Dziękuję, że to powiedziałaś. Nie, w ogóle bym... Cały ten wysiłek, jaki włożyłeś, to żeby to było płynnie. Ale chciałam to docenić, to było bardzo dobre. Niszcząc jego, niszcząc jego w ogóle pracę, tak, chciałeś docenić ją. Zepsułaś cały... Dobra, i więc jakby... To się stało takim znakiem rozpoznawalnym tego serialu, że to jest serial o sztucznej inteligencji i o tożsamości i o naturze rzeczywistości i o tym, że jest niechronologicznie opowiadany, gdyż to jest rzecz najwyraźniej, która w rodzinie Nolanów się dzieje, tak? I drugi sezon też musiał w takim razie coś takiego zrobić, tylko że nie mógł zrobić tej samej sztuczki, bo tej samej sztuczki się już nie da drugi raz zrobić, nie? Więc zamiast tego postanowił pokazać to, że bohaterowi, jednemu z bohaterów mieszają się wspomnienia i nie wie, które wspomnienia są prawdziwe, które są mu zaimplantowane. Tylko, że jako, że nie mógł tego zrobić w taki sposób, to robi to tak, że widz jest w tym samym miejscu, co ten bohater. Czyli jest to wszystko pomieszane po... że nie, do końca nie wiesz, w którym momencie czasowym się co dzieje. I okej, udało im się osiągnąć ten efekt, który zamierzali, czyli sprawić, że widz będzie równie skołowany jak bohater,
Ale efektem tego jest to, że widz jest totalnie skłowany i totalnie nie wie, co się dzieje w tym serialu. Ta sztuczka z pierwszego sezonu zdziałała na tego, że ty tam go śledziłeś i jasno wiedziałeś, co jest po czym. Wiedziałeś, kumałeś to w głowie i dopiero na koniec mówili ci, o nie, nie, nie. To wcale nie było takiej kolejności, jak ty myślisz. Natomiast tutaj od początku po prostu nie masz zielonego pojęcia, w jakiej to jest kolejności i nie wiesz do samego końca. Znaczy, być może to się da jakoś rozszyfrować, może jakbym to oglądał, tylko że nie dałbym rady oglądać tego ciągiem, to może bym był w stanie rozszyfrować, o co tu chodziło i co się wydarzyło i w jakiej kolejności. Ale nie miałem zielonego pojęcia. Myślę, że powinieneś po prostu obejrzeć drugi raz uważnie. Zrobić notatki. Po drugie, teraz tak, drugi problem jaki mam. Ja weź na Reddita. Ja mam przygotowany raz. Drugi problem z tym drugim sezonem jest to, oprócz tego, że mówię, oni zanim on na takim poziomie takim śledzenia historii się już wykłada. Już na tym, nie? Drugim powodem jest to, że problemem jest to, że pierwszy sezon, on miał na siebie pomysł. I on miał taką, okej, bo to jest to, co często mówimy, co jest ważne i co jest fajne w dobrej fantastyce naukowej, że mieć jakieś takie naukowe podstawy i one mogą być mniej lub bardziej wiarygodne czy naukowo uzasadnione, ale one tam są i jest jakaś baza, jest jakiś fundament, jakiś pomysł, na którym to jest zbudowane. I pierwszy sezon miał ten pomysł, był to pomysł bazujący na tej książce, nie pamiętam teraz autora, ale o tej ewolucji tożsamości i o człowieku bikameralnym. Czyli to jest taka hipoteza, że człowiek, tożsamość człowieku wykształciła się na drodze dyskusji człowieka z samym sobą, że dawni ludzie słyszeli głosy w głowie, że słyszeli głos Boga w swojej głowie, głos, który im coś mówił i dopiero później zinternalizowali ten głos w toku ewolucji i on się stał ich tożsamością. I taki był pomysł na ten pierwszy sezon, że też ten Ford zaimplementował w tych swoich hostach ten głos, który do nich mówił i one z czasem zyskują dzięki temu tożsamość. I okej, i to się jakoś tam, to jest spójne wewnątrz tego serialu, w tym, co się dzieje i jakby możesz skumać, że z tej hipotezy wynika to, co się w nim dzieje i to wszystko się tak ładnie spina. Nie? W dwójce nagle okazuje się, że w parku nie chodziło o to, żeby hosty wykształciły tożsamość w ten sposób, tylko że chodziło o coś zupełnie innego. Że chodziło o to, że przez to, że ci ludzie przychodzili do tego parku i tam byli prawdziwym sobą, bo tam im puszczały wszystkie hamulce, to oni nagrywali wszystko, ci właściciele tego parku tak naprawdę chodziło o to, że oni nagrywali wszystko, co ci ludzie robią, nagrywali wszystkie ich zachowania, bo chodziło o to, żeby tak naprawdę wskrzesić szefa tej korporacji, który umarł na jakąś chorobę i żeby to zrobić, okazuje się, że oni musieli znaleźć sposób na przeniesienie tożsamości człowieka do maszyny. Według tego serialu, tym sposobem, o ile mówię, dla mnie ta hipoteza z tym bikameralnym umysłem, ona jest taka naukowo, nie wiem na ile, ona naukowo tam średnio, znaczy w sensie uzasadniona, ale ona jest spójna wewnętrznie. A tutaj pomysł jest taki, że człowieka da się skopiować i jego tożsamość, jeżeli odpowiednio dużo jego zachowań się skopiuje, bo tam nawet pada wprost takie stwierdzenie, że czym jesteśmy, jeżeli nie sumą naszych wyborów. I nagle ten serial mówi, że przez odpowiednio, jeżeli wpuszczać ciebie przez 10 lat do takiego Westworlda i nagrywasz wszystko, co robisz i tam oni okazuje się, że w kapeluszach mają jakieś urządzenia, które im składają mózgi czy coś tam tym gościom i tam, bo jest autentycznie taki moment, nie? Tam pyta babka Harrisa, ale to, jak to jest możliwe? Jeżeli tam skanowaliście nasz umysł, nas wszystkich, to gdzie tam musiało być jakieś urządzenie do tego, czy tam w jaki sposób to się działo? Ale Harris podnosi kapelusz i taki jest big reveal, że w tych kapeluszach, bo wszystko są w kapeluszach na jakimś zachodzie. I że kopiując zachowania tych ludzi, oni byli w stanie... Chciałem zobaczyć tę scenę. Jest tak słaba jak cała reszta w tym drugim sezonie. W drugim sezonie. I to się tak na takim... nie chodzi mi nawet o to, że to nie ma sensu naukowo, bo wiadomo, że nic tu nie ma sensu naukowo, jeżeli mówimy o takich rzeczach. Ale to nawet tak wewnętrznie, się na tym, jakby w tym świecie przedstawionym to nie ma żadnego sensu. Że niby jak? Jakby nie jesteś w stanie, serial nie jesteś w stanie tego powiedzieć. No bo to masz uwierzyć na słowo, że kopiowanie zachowań ludzi i czytanie im głów przez kapelusze sprawia, że później można ich wskrzesić, odtworzyć w jakąś sztuczną inteligencję? No dobra. Trzecia rzecz. To też moim zdaniem zajebiście dowodzi, że oni nie mieli żadnego pomysłu, bo to co właśnie jest z tym, to o czym mówiłem przed chwilą, moim zdaniem jest argumentem za tym, że oni nie mieli żadnego pomysłu na ten drugi sezon, bo jedynym pomysłem na ten drugi sezon jest robimy dalej Westworld. Właśnie to jest też, to co było fajne w pierwszym sezonie, to jak mówię, było ten pomysł, ten ruchowe podstawy i widać, że oni chcieli coś powiedzieć. To się mogło podobać, to się mogło nie podobać, to mogło być pretensjonalne, ale mieli coś do powiedzenia. W drugim sezonie nie mają nic do powiedzenia, oprócz tego, że
musimy kontynuować Westworld, więc bierzemy te motywy, które mieliśmy tam i robimy je dalej. I to zajebiście widać też na tym motywie samurajów. Oni zrobili tą zajawkę pod koniec pierwszego sezonu, że tam jest jeszcze drugi park z samurajami. Przez co widać, że i tak na maksa widać w tym drugim sezonie, że oni muszą tych samurajów wprowadzić. I totalnie nie chcą i totalnie nie ma po co ich wprowadzać. I totalnie oni nie pasują do tej głównej historii, którą oni chcą powiedzieć, jakakolwiek ona jest. Ale widać, że oni nie pasują, dlatego że to jest taki epizod, który trwa tam dwa czy dwa i pół odcinka, gdzie oni trafiają do tego jedna w ogóle z grup, bo tam są chyba z pięć w ogóle grupek tych postaci, które po prostu chodzą. One chodzą z miejsca na miejsce, bo też przez to właśnie, przez to, że ta narracja jest taka poszarpana i niechronologiczna i nie wiadomo, co się dzieje gdzie i co się dzieje kiedy, to cała fabuła, cała jakby, to nie ma fabuły, tu nie ma tego, czegoś, że postać podejmie jakąś decyzję, robi coś i ta decyzja powoduje jakiś efekt. To jest tak, że postacie nie ma chodzą. Mam wrażenie, że teraz się Super Saiyana zamienia. Tak, postacie chodzą i się po prostu przypadkowo spotykają. To chodzi o to, że oni są te grupki, one chodzą i spotykają się i ze sobą gadają. Nie oglądałeś piątego sezonu Krojo Tron, co? Nie. To jest właśnie o grupkach, które chodzą. A żeby była tam jakaś akcja, oprócz tego, że bohaterowie chodzą i przypadkowo spotykają, to są wstawiane takie elementy właśnie, czy strzelanin, czy na pościgów, czy akcji, ale które nie mają żadnej stawki dramatycznej w tej fabule. To jest po prostu coś, bo są te hosty, nie wszystkie jeszcze się przebudziły, nie wszystkie zyskały świat, nie wszystkie wiedzą, że są tymi hostami, więc odgrywają tą swoją grę. Więc jeżeli trzeba, wiadomo, że serial nie może być tylko o tym, że ludzie chodzą z miejsca na miejsce, spotykają się i gadają ze sobą, więc są te wstawione te sekwencje właśnie z tymi samurajami, tak jest. Jest cała sekwencja tej walki z tymi, tam jakieś takie w ogóle, nie wiem, o co tam chodzi tak naprawdę. Tam spotkanie z jakimś szogunem, który tam chce, żeby jakaś gejsza dla niego tańczyła, a ona nie chce, żeby dla niego tańczyła. I to też nie ma w tej całej fabule, to nie ma żadnego sensu, tylko jest to wstawiane po to, żeby coś się działo. I cały ten sezon taki jest. I jak być może pierwszy sezon też taki był, tylko był zrobiony sprawniej. Że to są elementy takiej hardkorowej ekspozycji, że po prostu bohaterowie ci mówią w twarz. To co mają powiedzieć? Hardkorowa ekspozycja to było zajebiste nazwa dla studio, nie? No. Robienia gier. Przetykane, a że nie może być 100% ekspozycji, więc przetykane jest to akcją, która nie ma nic wspólnego z tą ekspozycją. Więc... I mówię, i ten motyw samurajowy zupełnie... Czekaj, czemu nie może być 100% ekspozycji? To by było amazing. I tak jest w ogóle cała struktura fabularna tego drugiego sezonu jest taka, że on ci pokazuje drogę do wielkiej krainy ekspozycji. Bo oni dochodzą do jakiegoś... Bo w ogóle w pierwszym sezonie okazuje się, bo było coś takiego jak kolebka, tak? Kolebka, czyli to brzmi już tak poważnie, nie? Takie to miejsce, gdzie jest zapis tych wszystkich umysłów tych wszystkich hostów, takie te backupy ich. Że jak umrze host, to można go wskrzesić i on działa znowu, nie? To się nazywa kolebka. Ale działa od zera, czy działa już ze swoimi wspomnieniami? On działa od zera, w sensie, bo tak jak jest, to jest taki... One są w takim lupie. Mhm. Dopóki się nie przebudziły, to one... cały czas, one nie pamiętają tych swoich poprzednich żyć. I to jest w ogóle fajny motyw, to jest coś, co ja lubię w tym serialu i to jest coś, co jeszcze jak mi się podobał ten sezon, albo tak już na granicy jak mi się podobał, on tam mówi bardzo fajną rzecz i to mi się akurat bardzo podobało. On ma momenty, że jeden z tych hostów, znaczy ta druga tych hostów idzie z tym szefem fabuły z tego parku i w pewnym momencie ten host tam mówi, że tam jakieś ma dramatyczną przemowę i zaczyna mu wygłaszać tę dramatyczną przemowę. I ten szef fabuły w momencie wchodzi mu w zdanie, kończy tą przemowę i mówi, wiem, ja to napisałem. I uważam, że to jest akurat bardzo fajne. I bardzo lubię te momenty i to lubię w pierwszym sezonie i to się tu zdarza, kiedy te hosty, widać, że one muszą, jakby wracają w te swoje role, które mają zaprogramowane. Właśnie ta cała Dolores, która jest tu przywódczynią tego wielkiego buntu, tam jest motyw, że ona spotyka swojego ojca i ona już wie, że to nie jest jej ojciec i ona wie, że to jest wszystko fałszywe i że ona ma to wszystko zaimplantowane wspólnie i tak dalej, ale autentycznie widać, że ona nie może traktować go jak ojca. I to jest fajne, tylko że tego jest strasznie, strasznie mało. I tak jak mówię, i była w pierwszym sezonie była kolebka, a to jak okazuje się, że jest coś jeszcze ważniejszego niż kolebka. Matecznik. Nazywa się Forge, czyli kuźnia. Uważam sobie, że tak napisane taką dużą literą, nie? Czekaj, to jest V Forge. Kuźnia to nie jest od koni? Tak, nie wiem. Znaczy Forge to bardziej chodzi o... Wykuwanie tam, gdzie kowal siedzi w kuźni. Ale to nie jest ten taki w ogóle piec... taki. I chodzi o to, że właśnie że w kolebce były umysły tych hostów, a w kuźni są umysły... Wykuwał umysł. Są umysły, nie, są umysły gości. Czyli jest właśnie to jest to, co oni... O co im tak naprawdę chodziło.
Czy ktoś z BioWare im pomagał pisać fabułę? I cały ten sezon, to jest droga tych bohaterów, którzy idą po prostu w różnych miejscach czasu przestrzeni, przypadkowo się ze sobą spotykają, żeby wtedy masz ekspozycję, a potem na koniec oni trafiają do krainy wielkiej ekspozycji, gdzie jest autentycznie ostatnie pół godziny tego serialu. To jest to, co my widzieliśmy. Na to czekaliśmy. Nie, to już było później, ale na to, że jakby do tego wszystko zmierza. Tam nie ma żadnej dramaturgii, tam nie ma jakiejś przemiany, tam nie ma jakiegoś wydarzenia, na które my czekamy i które się dzieje w tym serialu. Tam jest, my przychodzimy... Tam ci tłumaczą, co przez 10 godzin widziałeś. Tak, dokładnie. Tak. Oglądasz 10 godzin, coś, czego kompletnie nie rozumiesz, po czym na koniec tym wielką nagrodą za to jest, że masz 40 minut, kurna, gadania, które chyba ma ci wytłumaczyć to, co gadałeś. Nie wiem, ja z tego nic nie zrozumiałem i jestem ale wszyscy mówili tak. Przepraszam, tak rozczarowany, bo... Dominik, wszyscy mówili tak, jak mogłeś tego nie zrozumieć. Bo ja naprawdę lubię pierwszy sezon Westworld. Naprawdę lubiłem. A tutaj były tylko momenty, no. Ja mam dla ciebie, Dominik... A dodatku jeszcze zrobiłem... czuję się teraz jeszcze jak szmata, bo... O kurde! Ostatnio komuś... Tego się nie spodziewałem, jak rzuciłem uwagę luźno, że Dominik będzie mówił o Westworld. Ostatnio komuś, kogo lubię i cenię, poleciłem ten serial. Ale się szmata. Jak zaczynałem ten drugi sezon i jeszcze myślałem, że będzie fajnie, to sobie przypomniałem, jaki fajny był pierwszy i rozmawiałem o tym pierwszym sezonie i mówiłem, co mi się w nim podobało. I ta osoba z moich opowieści wydała się zainteresowana tym serialem i stwierdziła, że spróbuję obejrzeć ten pierwszy sezon. A teraz czuję się po prostu, jakby zrobił coś bardzo... Musisz teraz wysłać tej osobie takie dramatyczne SMS-y. Run! We have to go back, Kate! Naprawdę... Jeżeli zastanawialiście się, czy warto obejrzeć drugi sezon Westworld, to nie. Myślę, że sporo osób może się czuć zachęconych teraz po tym tutaj swoim występie. I tyle, tak. Ja mam do siebie 5 słów, troszeczkę. Dominik. Tak. A nie, mówiłem. Ja napisałem czekaj. Tukowi. Czekaj. Napisałem Tukowi. Bo Tomek napisał w tematach odcinka, że mam gadać o Westworld i ja napisałem, że jest fatalny ten sezon i że nie ma używać tego jako wymówki do mówienia, a nie mówiłem. Chciałem powiedzieć, że mówiłem to już po pierwszym sezonie i że uważam, że to jest moja mega mądra życiowa decyzja, że nie oglądałem drugiego sezonu, że też nawet tak nie uważam. Dałem, not even once w ogóle, ani minuty. Też tak uważam i szanuję to i uważam, że podjąłeś dobrą decyzję. Dobra, to miał być temat dodatkowy. Kończymy na 17 minucie, na 18 właśnie. Tak, to miał być temat dodatkowy, będący wypełnieniem tak naprawdę tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiali. Będziemy rozmawiali o innych rzeczach, raczej giereczkowych. I teraz będę mówił, o czym będziemy rozmawiali. Będę słuchać. Co? Ja będę słuchać. Okej. Okay. Dzięki, Iga, że jesteś tutaj zaskupiona i gotowa. Napisałam, że 18 minuta. Bethesda pozywa Warner Bros. Za kradzież kodu z Fallout Shelter. Ostatnio było... Do gry? Jakiej? Do gry Westworld mobilnej, tak. W ogóle można było taką przejściówkę zrobić. Można było, ale jeszcze nie przeczytaliśmy tematów. Tak się otworzyłeś. A jak już doszedłeś do tego, że jesteś szmatą, to nie chciałeś przerywać. To już byłem autentycznie zafascynowany, dokąd to zmierza. Nasz drugi temat to jest, co się dzieje z remake'iem Final Fantasy VII, ponieważ najprawdopodobniej nie dzieje się z nim zbyt wiele, mimo że coś się z nim dzieje niby od 3 lat. Trzeci temat, czy do 2022 roku przestaniemy kupować gry w formie pudełkowej, znaczy przestaną być w ogóle dostępne gry w formie pudełkowej, ponieważ tak analityk pewien mówi i ma to sens trochę, co mówi. I czwarty temat, nie wiem, czy zdążymy, ale Iga Doki Doki Literature Club zabija ludzi. Tak, czytałam to. To może zdążymy, może zaczniemy od tego. Właśnie. Co myślisz o tym, że ludzie umierają? Bo ja właśnie nie wiem. Był pewien chłopak, który był nastolatkiem, tak. Popełnił samobójstwo. Jest to i dosyć, jego ojciec. Dosyć klasyczna drama mainstreamowych mediów, tak. Które usłyszały słowo gracz i śmierć w jednym zdaniu. Ale też mi się podoba, bo to Newsweek napisał ten artykuł. Tak, i Newsweek jeszcze na przykład tłumaczy, co to jest Steam, ale tłumaczy to w 3 słowach, więc osoba, która nie wiedziała, co to jest Steam, wciąż nie będzie wiedziała, co to jest Steam, więc tam spoko.
Był chłopak, który był nastolatkiem i popełnił samobójstwo i grał, nie wiem czy przed tym jak popełnił samobójstwo, czy w ogóle, ale grał w Doki Doki Literature Club. Tłumaczył Dominik, jakby timeline nie jest taki ważny, no jeżeli tak, opowiadasz no. drugą historię. W każdym razie... Nic takiego nie powiedziałem. Gdzieś w czasoprzestrzeni on najprawdopodobniej kiedyś miał styczność. Miał zainstalowany Doki Doki Literature Club, najprawdopodobniej w nie grał i jego ojciec powiązał jego samobójstwo z faktem, że grał w tą grę i wysłał taki jakby list ostrzegawczy i ogólnie zaczął mówić na temat tego, że ta gra może być groźna i zdarmowa i że młodzi ludzie mogą jakby mieć ten myśli samobójcze po tym, kiedy w nią grają, bo w tej grze pojawia się samobójstwo oraz łamanie czwartej ściany. I jakby to jest taki klimat w ogóle... tej dyskusji, czy gry powodują przemoc tam w latach, kurde, nawet jeszcze wcześniej, czy pinball powoduje przemoc i degenerację, tam lata 20 i 30 ubiegłego Była wieku. Taka dyskusja? Była, no przecież tam był cały w ogóle w Nowym Jorku, jakieś robili napady policyjne, w sensie zabierali... pinball taki, że tam taki z boku pinball, no, z fliperami. Pałeczkami? No i był nawet taki proces, gdzie typ był, żeby udowodnić, że to nie jest hazard, że to nie jest gra szansy, tylko że jesteś w stanie realnie mieć wpływ na to. I losowa się po polsku. Boom! No, sorry. Tylko, że jest to gra oparta na umiejętnościach. To jest gra oparta na umiejętnościach i on w ogóle przyszedł na salę i to był taki pro player. Grał w pinball przed sądem? Tak, i właśnie powiedział jeszcze do sądu, żeby wybrali w którą, bo to był stary pinball, to nie był ten pinball, którym znamy teraz, tylko to był taki pinball, że musiałeś do odpowiednich miejsc wbić tam kulkę, żeby dostać odpowiednią ilość punktów. I mówił do sędziego, żeby wybrał, w którą ma. Dziurkę ma włożyć, tak? I po prostu to robił, tak pach, pach, pach i tyle. No. A tak. A, więc było coś takiego i tak samo ta dyskusja śmierci trochę tym samym. Mi się wydaje, że ona nie pociągnie się dalej, że to jest tylko ten... Dyskusja śmierci tym samym. Na zasadzie jest bardzo mało faktów w niej, bardzo mało ekspertów, natomiast bardzo... Jest martwy taki... nastolatek, to wystarczy, no. Ale ona jest jeszcze takim tonem napisana, że niby to jest coś ważnego, ale tak naprawdę zupełnie nie. Nie wiem, czy mieliście takie samo wrażenie. Mnie to zainteresowało też to, co powiedziałaś, że ojciec tego chłopaka zwraca uwagę, że w tej grze są rzeczy, które mogą skłaniać do samobójstwa, czyli po pierwsze ta gra pokazuje samobójstwo, tak. A po drugie jest łamanie czwartej ściany. Tak, i to też jest ważne, bo... Łamanie czwartej ściany to jest coś, co tak, może... bo tutaj zwraca się do samego gracza, nie? Tak, no właśnie, to akurat ma trochę sens. Znaczy, jak przyjmiesz paranoiczną perspektywę tego ojca, nie, który podejrzewam, że jest trochę załamany i patrzy nie do końca trzeźwo na ten problem, no to ma trochę sens, bo gra się zwraca bezpośrednio do gracza, co nie? Mhm. I to łamanie czwartej ściany jakby dla niego jest zagrożeniem, bo to nie jest tak, że po prostu tam postać popełnia samobójstwo, tylko przez to, że gra cię wciąga jakby w swój świat, no to to samobójstwo niby staje się w twojej... Tylko, że kiedy... W twoim czasoprzestrzeni, co nie? Ale jak w tym momencie, rozmawialiśmy kiedy... o Westworld, co nie? W tym momencie, kiedy ona łamie czwartą ścianę, no tak naprawdę nie mówi ci tam jakieś kill yourself albo coś takiego, tylko ona ci tłumaczy... Robi ekspozycję. Tłumaczy ci właściwie, co się dzieje i... Czy nazwałabyś to... Krainą wielkiej ekspozycji. Nie. Nie, to jest dosyć subtelna ekspozycja w porównaniu do tego, co widziałam przez 15 ostatnich minut od drugiego sezonu Westworld. Ale w każdym razie to te łamanie czwartej ściany nie ma tak naprawdę nic, nie ma tam takiego takiej wiadomości, która ma jakby dążyć do gracza, że on jest zły i musi coś zrobić. A to samobójstwo, które jest w tej grze pokazane, pokazuje tak naprawdę, jak wiele różnych czynników wpływa na podjęcie przez osobę decyzji o samobójstwie i że to nie są jakieś pojedyncze rzeczy typu gra, film albo coś takiego, tylko ona ci tam bardzo jasno pokazuje, ta postać, która popełnia to samobójstwo, że ona jest zupełnie broken z bardzo, bardzo wielu powodów i od bardzo, bardzo dawna, więc ja tego też trochę nie rozumiem, że jeżeli mamy zamiar już rozmawiać na temat tego, czy jakiekolwiek medium jest w stanie popchnąć kogoś do samobójstwa, to trzeba by się było zastanowić nad tym, jak bardzo złożony jest to aspekt, tym bardziej, że już w ubiegłym wieku i to na samym początku i w połowie i jeszcze w ogóle w XIX wieku były badania przeprowadzone na temat samobójców, które pokazały, że to jest zawsze bardzo złożony proces, który do tego prowadzi, więc jakby nie rozumiem, skąd to się w ogóle nagle wzięło. A ty oczekujesz teraz, nie wiem, pogłębionej dyskusji po newsweeku piszącym o tym, że nastolatki się zabijają, bo grają w gry? No nie, tylko chodzi mi o to, że sama ta gra z tym samobójstwem już ci mówi o tym wątku i to jest takie ironiczne. Ale spodziewasz się, że dziennikarz, który to napisał, grał w tą grę? Nie, co? myślę, że nikt nic nie wie na temat tej gry i ja się tak zastanawiam, że to wygląda jak takie centralnie, dobra, zobaczmy, co my zainstalowali na tym Steamie i wszystko miało takie tam okej, okay, że trudno by było, miał Doki Doki Literature Club. Nie, no tam szkoda chłopaka, no.
Ale ogólnie to... Ta gra jest darmowa, co nie? No. Tak by się nie może w ogóle. I jeszcze na stronie Steam jest napisane, że jest viewer discretion, jest tam, jak to się mówi? Is advised właśnie, nie advertised, chciałam powiedzieć. Ale nie, tak... nie mam pojęcia, jak to powiedzieć po polsku. Dyskrecja nie, widza nie, jest... Nie, no ostrożność, no. Nie no, tak to idzie z terytorium. Coś takiego. Coś takiego, no. No. Ale no w każdym razie przeczytałam to grając w Doki Doki Literature Club. Ja nie mówię, że ten moment... Grasz tego drugi raz teraz w Doki Doki? Nie, grając mówię, że jak grałam, aha, to ten moment samobójstwa jest w ogóle tak bardzo zapowiadany, ten foreshadowing jest zrobiony w ogóle tak bardzo, że ty dokładnie wiesz, kiedy to się stanie, kiedy już tam idziesz, to już wiesz, co będzie za tymi drzwiami, ale jest przy okazji tak... YouTuberzy powiedzieliby co innego, ale jest przy okazji reakcję. Właśnie... Nie, no ale jest tak zrobiony, że ja wiedząc o tym, i tak byłam taka zatrzymana przez moment. Usiadłaś na krześle i złapałaś się za głowę i szczęście, oh my god, bo widziałam youtubera, który tak robił. Okay, przepraszam, nie, mogłem nie. Teraz pohałasować, ale musiałem sobie mikrofon poprawić. Okej. Okay. No nie, przepraszam, miałam takie, ja byłam, nie słyszałaś. Ja byłam super... Nie czułaś się obrażona, to nadal czuj się obrażona. Tak. Nie zostałaś przeproszona, to mi się nie wydawało. W każdym razie miałam naprawdę taki moment... Takie, że odetchnęłam, wyszłam na chwilkę z siebie, zastanowiłam się i z powrotem dalej zaczęłam grać. Bo to jest taki moment, to właśnie pokazuje, że tam jest... Graliście w to Doki Doki Literature Club? Ja trochę grałem na początku. Ty tam wchodzisz do pokoju kiedyś, i ona już wisi. I to jest tyle. Początek, kiedy... Bo ona się powiesiła tam, nie? Ta jedna z tych dziewczyn. I ty tam wchodzisz, to jest tyle. Tam nie ma właśnie... To jest dramatyczne, ale to jest pokazane no dokładnie tak, bez, że tak powiem, w stosunku bez fajerwerków. I to jest mocne w ogóle. To jest w ogóle... I akurat to trochę kupuję i trochę to rozumiem, że to był jeden z argumentów wysuwanych w tym kontekście przeciwko 13 powodom, że one są szkodliwe i że mogą skłonić kogoś, czy przekonać kogoś do... Tak romantyzują, w sensie pokazują w taki bardzo romantycznie sposób, jest to pokazane, samobójstwo, dlatego że, i to jest moim zdaniem trafny argument, dlatego że ta bohaterka pojawia się już po tym, jak umarła. Czyli to daje takie wrażenie, że ta jej śmierć pozwala jej jakoś żyć inaczej. Nie? Nie, ja trochę bym się nie zgodził z tobą. Jakby nasze uściśle, o co chodzi w tym rozrzucie. Tak mi się wydaje, że to nie chodzi o to, że ta śmierć jej pozwala żyć inaczej, tylko że ona się zabija po to, żeby zwrócić na siebie no uwagę tak, i dokładnie to działa. Uzyskuje. No przecież, tak, no, jakby ten serial pokazuje, o to dokładnie chodzi, że tak dokładnie to uzyskać. Cały ten potem, w sensie, cały świat dokładnie w ogóle o to chodzi, jej tak. Kręci oczywiście, się nie, oczywiście, że nikt nie uwierzy, że będzie żył po tym, jak się zabije. Jakby nie o to chodzi. Tylko, że właśnie, że to samobójstwo osiąga dokładnie taki skutek, jak ona chciała. Że ona chciała coś tym ludziom powiedzieć i nie umiała, więc się zabiła i się udało. To jest w ogóle drugi sezon, nie? Z tego co widziałem. Nie wyglądałem. Tak, jest. Ja nie mam zamiaru go oglądać. Przecież ty ukochałeś ten serial, Dominik, no, dlaczego nie chcesz oglądać? Lubiłem bardzo, bardzo mi się podobał pierwszy sezon, no bo nie wydaje mi się, że z tego co czytałem o tym drugim, o co tam chodzi, to wydaje mi się, że to jest... Tam już ja widziałem trailer, tam już się shit dzieje tam w ogóle. Ja nie wiem, ja widziałam tylko taką reklamę, że wypada jakiś Polaroid. I on podnosi tego Polaroidu, że tam te 13 kaset to nie było wszystko i tak. Like, no właśnie, what? No, ile ona, kurde, to rok jeszcze jest chodziła. Bonus track, ja, ona rok chodziła i rozkładała jeszcze jakieś Polaroidy, tam takie robiła te podchody harcerskie i tam. Właśnie tego też nie kupuję, bo mi się nawet podobała ta struktura tego serialu, że to były te kasety i to był jakiś tam fajny pomysł i mi się to dobrze oglądało, ale zupełnie nie ciśnienie mnie na. Bardzo szanowałem tą strukturę za to, że główny bohater po prostu nie usiadł w jeden wieczór i nie przesłuchał tego sedy. Mówił, że nie mógł, okej? Okay? Tak. A jego najlepszy przyjaciel jeszcze... nie mógł po prostu powiedzieć, jak to się kończy. Ja, mogę, tylko mi nie mógł sam wysłuchać. On siedział i usłuchał w takich 5-minutowych odstępach i jak tylko cokolwiek się działo, to na to reagował. Już nieważne było, co ona powiedziała, no, zdanie tak. Później, tylko all right. Kontekst nie ma znaczenia w ogóle. No. Kiedyś była taka piękna scena w tym, w świecie według Bundy, który w ogóle chyba każdą mądrość życiową powiedział, świat według Bundy, jak bierze Bundy jakiś tam origami czy coś takiego próbuje zbudować i bierze instrukcję i taką kartkę papieru, co nie, i tam jest. Przetnij kartkę papieru na pół. I on tak w połowie, co on ją przecina. A później to kolejne zdanie, po przekątnej. I dokładnie tak tutaj postępował główny serial 13 powodów. No,
więc nie wiem. Także czy samobójstwo w Doki Doki, tak. To jest pytanie Dominika, czy samobójstwo w Doki Doki też jakby zachęca poprzez to, że tak, sposób? No właśnie. Nie, jest bardzo, ta dziewczyna mówi, bo to, ta dziewczyna, która popełnia samobójstwo, to jest najlepsza przyjaciółka głównego bohatera od okresu dzieciństwa i ona mu... W ogóle w pewnym momencie mówi, że ona ma bardzo zaawansowaną depresję, że dlatego ona często nie chodzi do szkoły, bo nie może wstać z łóżka, że jeżeli pamiętaj, bo on na samym początku ci mówi, że to jest taka jego znajoma, ale ona jest taka, że ona często nie chciała wyjść, że coś tam. I to, że właśnie to było z tym spowodowane, że ona od bardzo, bardzo dawna już się boryka z bardzo wieloma rzeczami. To, że ona wstąpiła do tego klubu, to, że ona jest taka przyjazna dla wszystkich, to jest jej walka ze sobą, którą toczy codziennie i ona mu to wszystko tłumaczy. Więc to jest w ogóle coś takiego, że jak ona się zabija, to jest takie tam bam, że ona się zabiła. To jest pokazane, że ona się zabiła z powodu osoby, która jest jakby głównym jakby architektem całych tych wszystkich wydarzeń, ale z drugiej strony to jest bardzo ugruntowane w jej postaci, że ona się zabija tam. Więc jakby bardzo ironicznym jest dla mnie fakt, że można powiedzieć, że ta gra kogoś popchnęła do samobójstwa i wskazać tylko i wyłącznie na tę grę, że ona to zrobiła. Tak, już też ściągam. W każdym razie, no... To nie zabrzmiało dobrze. Bez kontekstu. Ściągam tamburyny z rąk. No, więc ogólnie rzecz biorąc, jest to bardzo ironiczne. Nie wiem, no dziwne to jest. Mam wrażenie, że każda osoba, która by zagrała w tę grę krytycznie i by ją zanalizowała, która by najpierw przeczytała o niej w tym artykule, by zauważyła, jakie to jest ironiczne i bez sensu, ale z drugiej strony, jak sobie pomyślę o tym, jak ludzie odbierają sztukę i jak skandalicznie jest ona, w sensie, jeżeli piszesz o sztuce w skandaliczny artykuł, to mało ludzi w ogóle idzie i ogląda tą sztukę albo wchodzi w nią kontakt, tylko już się na jej temat wypowiada. Znaczy, to jest dziwne. Oczywiście jakieś tam zarzuty wobec giereczki, co nie, że ona zabiła gracza czy coś tam, są dosyć śmieszne już w ogóle w 2018 roku, ale uważam, że akurat Doki Doki to jest taki przykład takiej gry, która autentycznie jakby trzeba na nią uważać, co nie, że to viewer discretion to jest bardzo dobre ostrzeżenie, bo to właśnie przez to, że ona burzy czwartą ścianę i to burzy tą czwartą ścianę tak bardzo niepokojąco, co nie, tak drażniąco. No to jestem w stanie zrozumieć, że jeżeli gra w to nadwrażliwy nastolatek, który ma sam boryka się z depresją i jakby nie potrafi poskładać swojego świata, a tutaj jeszcze mu gra w pewnym momencie mówi, znaczy jeszcze bardziej dekonstruuje ten świat, co nie? Jeszcze jakby próbuje się wpieprzyć do jego świata. To jest super artystyczne osiągnięcie tej gry i bardzo szanuję, ale no być może ten ojciec powinien się bardziej przejmować, w co jego dziecko gra? No to jest jedna sprawa. No druga sprawa jest taka, że najprawdopodobniej nie gra jest powodem tak. czegoś. Może jakąś szalę tam jednak, jak się mówi, nie umiem mówić przeważyć. No, przeważa jak jakąś szalę. Było, przegięła się pała goryczy. Tak, może przegina pałę goryczy. What the fuck? W każdym razie trudno jest mi stwierdzić. Moim zdaniem ta gra nie ma dla ciebie takiej wiadomości, bo tak naprawdę przy drugim playthrough, a drugie playthrough zaczyna się automatycznie, bo to jest pełna historia, ty w jakiś sposób starasz się uratować tą swoją znajomą, której już nie ma w grze w tym momencie, ale jakby robisz wszystko, żeby dążyć do czegoś jednak, nie? Tam są inne rzeczy, tam jest pokazane raczej w jaki sposób jest taka jedna... Bo oczywiście tam są wszystkie cztery postaci, które masz normalnie w dating simach, nie? Czyli jest taka jedna mała, taka chibi, która jest taka bardzo zadziorna, no to na przykład jej ojciec nie karmi. W sensie ona nie ma jedzenia w domu, jest malnutrition, dlatego jest mała. Zasypia, często ma jakieś crashe takie z tego powodu i to są rzeczy, o których się opłaca mówić w kontekście tej gry, no, że wszystkie z tych postaci mają gigantyczne ilości problemów, no. Ale tak. Ale jakby rozumiesz, co mi chodzi, jak powiedzmy, jak bierzesz kwas, to nie powinieneś oglądać tam Las Vegas Paranoc, nie? Bo to się może kiedyś skończyć. Znaczy, ja jestem prawie pewna, jak że masz depresję, to jest od 18 lat. No właśnie, od nie do końca być może powinieneś grać w grę, która sobie stawia za cel, żeby ci trochę namieszać w głowie, co nie? No tak, ale tak... Będąc osobą, która się boryka z depresją już bardzo długo, nie jestem w stanie stwierdzić, że ta gra trafiała w jakieś takie struny, które ze mną rezonują w taki sposób, żeby mnie bardziej pogłębić w stan depresyjny. Myślę, że tak, jak się bierze ale... SD, to nie powinno się oglądać tego Gasparana, jak się ma depresję, to się nie powinno grać w Doki Doki Literature Club, a z drugiego sezonu Westworld po prostu nie powinno się oglądać. Ale chodzi mi o to, że tam... Jak się ma honor i godność człowieka.
Myślę natomiast, że tak, że jest to gra od na pewno, ja nie wiem ile ten dzieciak miał lat, nie wiem czy miał 16 czy 12 lat, natomiast jest to gra dla osoby w jakiś sposób dojrzałej, zaznajomionej z tropami kultury popularnej, bo ona też się bawi tymi rzeczami, które się normalnie ma w dating simach i trzeba to wszystko wiedzieć, żeby ją dobrze odebrać, no. I jeżeli się to ma, no to myślę, że nie ma żadnego problemu, żeby w nią grać. Mam wrażenie, że nie skończy się to niczym, tylko większą popularnością tej gry. Więc tyle. Co się śmieje? Koniec. Nie, no koniec. Skończył się. Skończyły się niezapialnie. Chciałem powiedzieć nieczyste zagrywki. Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę. Tomek chyba zwrócił, bo Tomek tam śledzi te komentarze, że poprzedni odcinek omyłkowo nazwałem nieczyste zagrywki. 15 lat miał ten chłopak. Tego szukałem. A nie, no to... a nie niezatopialni. Brawo Dominik, przykro chłopaka. Przykro chłopaka. Przykro, no. No, tymczasem Westworld, o którym rozmawialiśmy dzisiaj dosyć mało i który budzi gwałtowne uczucia wśród niektórych z nas. Westworld został... Znaczy, powstała gra taka komóreczkowa o prowadzeniu parku Westworld. I tą grę stworzyło studio na zlecenie Warner Bros. To studio było wcześniej zaangażowane w robienie Fallout Shelter. I teraz Bethesda... Behavior ona się nazywa, czy coś takiego? Jakieś takie podobne słowo. Teraz... Ma dwa słowa w nazwie. Teraz Studios. I teraz Bethesda pozywa Warner Bros. Za kradzież kodu, ponieważ uważa, że te gry są... Nie dość, że zbyt podobne, to jeszcze, że są po prostu tak samo napisane. Wręcz to jest bardzo śmieszne i bardzo ładnie wyśmiany przez kogoś w internecie argument, że oni podają tam jako dowód Behavior na to... Behavior Interactive. Czyli nie Studios. No dobrze pamiętałem. Że podają argument, że nawet jest jakiś bug w tym tak, nawet wiem jaki. Który był we wczesnej wersji... niewydanej wersji Fallout Shelter. I mówili, że to jest najbardziej Bethesdowa rzecz, jaka mogła się wydarzyć, że Bethesda udowadnia, że to jest jej gra, pokazując na bugi. Tak, jak ale ogólnie bug? To jest bug, który kiedy zaznaczysz jednostkę, to nie centruje ci kamery na jednostce, tylko odchodzi w tło, po czym wraca na jednostkę. I to jest bardzo specyficzny bug, tak, który zbyt konkretny, żeby to się dało, żeby to jest, jeszcze powrócę przez chwilę do Doki Doki, przepraszam, ale jest w opisie na Steama, jest bardzo wyraźnie napisane, ostatnie zdanie, boldem napisane, że ta gra nie jest dla dzieci, ani dla osób, które łatwo... Disturbed, niepokoją. Mi się wydaje, że też ona się od tego zaczyna, w sensie od takiego disclaimera na ekranie, więc... Dobra, przepraszam, że ci przerwałem, wracamy do PDSD. No, ale co mówiłam, to jest to bug, który... Znaczy, ja tego nie mówiłam, ale przyjmuję od ciebie, bo to Dominik mówił. Jest to bug, który naprawdę bardzo trudno byłoby powtórzyć w takiej formie, w jakiej jest powtórzony, a że ci ludzie tworzyli kod tej gry, i potem robią grę, która wygląda praktycznie tak samo, no to Bethesda szybko połączyła kropki, że być może hej ho, to jest nasza gra, tylko jest po prostu inaczej oskinowana. To jest tak i to jest w ogóle bardzo fajnie, że ten pozew się dzieje i że ta cała sytuacja wyszła mniej więcej w tym samym czasie, kiedy była ta historia z PUBG Corp, pozywającym Epica, bo te dwie sprawy bardzo dokładnie pokazują, w którym momencie może doszło faktycznie do naruszenia prawa, a w którym nie. Czyli jeżeli robisz grę, która jest podobna i ma podobne mechanizmy, ale piszesz ją samemu, to nie jest w żaden sposób kradzież żadnej własności. Nie, to jest żonr po prostu. Tak po prostu działa, to jest gatunek dokładnie i nie ma w tym nic. Ale jeżeli bierzesz kod, który napisałeś dla innej firmy za pieniądze i oddałeś jej prawa autorskie do kodu i na podstawie tego kodu robisz coś swojego, no to... Dla innej firmy zresztą nawet nie coś swojego, no. Tak, i udajesz, że to jest coś nowego, no to jest absolutnie kradzież, tak. Szczególnie, że nawet tak jak się zobaczy ten Westworld gameplayowo, to on jest ciut inny, ale widać, że to jest praktycznie to samo. W sensie, że to są... Te postaci chodzą bardzo podobnie, masz ale te same... Ale właśnie wydaje mi się, że to, co Dominik mówi, i że te gry wyglądają podobnie, to nie jest żaden argument tak, za gdyby nie. Tak, gdyby to... Bo gdyby... można sobie zagrać Fallout Shelter, a później pomyśleć, zrobię taką samą grę, tylko jakby musisz ją napisać od zera. No tak, tak. Musisz wymyślić, co tam jest za tą grafiką, ten kos, nie? A tutaj jakby problem polega na tym, że oni właśnie bo też nie możesz zrobić czegoś takiego, że weźmiesz Fallout Shelter i napiszesz go jeszcze raz i to będzie ten sam Fallout Shelter. Tak to nie możesz, bo po prostu Fallout jest nakładany. Nie możesz tak zrobić z niczym, nie możesz napisać jeszcze raz tej samej gry, no. I być tak, nie, ja napisałem od zera, sorry. No a w Half-Life 1 robią na silniku dwójki i tak dalej. Są ludzie, którzy robią dokładnie tą samą
grę, jakby drugi raz, co nie? No, ale nie można tak zrobić. No ale w każdym razie tutaj chodzi o coś więcej, nie? Tutaj dyskusja nie chodzi o to, bo oczywiście jest też tak, że nawet jeżeli nie ukradniesz komuś kodu, ale za dużo skopiujesz, jest ten moment, nie? Że okej, okay, jak zrobisz grę o ludziku, który skacze po platformach i zabija potworki naskakując im na głowę, to nie jest żadna kradzież. Jak ten człowiek będzie hydraulikiem, będzie miał wąsy, te stworki będą takimi grzybopodobnymi brązowymi stworami, będą rozwijać się gumba i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest ten poziom kopiowania, który już stwierdzasz, że no dokładnie, to już jest takie kurde na granicy tego, nie? Mhm. Że być może to już nie jest inna gra w tym gatunku, tylko jednak po prostu też naruszenie czyichś praw. No ale tutaj chodzi jeszcze w ogóle o coś innego, bo to jest właśnie ten argument kodu, że ten Znaczy, bo Warner Bros. Automatycznie się do tego odniósł i bardzo fajnie w ogóle Rakim z tego wyszedł, bo powiedzieli, że oni jako jeden z czołowych twórców intellectual property, to mi się bardzo podoba, że nie gier, nie sztuki, nie intellectual property, a nigdy nie poprosili tego studia, i żeby wzięli kod czy coś takiego i tak się taką grubą krechą odcięli, że oni z tym nie mają nic wspólnego i nic nie muszą z tym robić. No tak, ale z drugiej strony to, co mi się nie podobało w tym oświadczeniu, że oni jednak wierzą temu studiu, tak? Tak, oni powiedzieli, że stoją po stronie tego studia, że skoro ono mówi, że nikt nie ukradło, tak, oni, to my im wierzymy, że nie ukradło. No, to jest takie sobie, nie? No, jeżeli ale by się kurna, napierdalanka, przepraszam, sądowa pomiędzy Warner Bros. Tak. Bethesdą, to... Chociaż wydaje mi się, że to jednak nie jest jeszcze... Nie wiem jaki duży jest ten konglomerat, który jest nad Bethesdą, jak oni się to nazywają. Jakieś takie mają dziwne nazwy. ZeniMax? ZeniMax, właśnie. Nie wiem, jak duże to jest, ale w każdym razie Time Warner to już jest w ogóle taki gracz międzynarodowy. O, i w ogóle na Time Warner jeszcze coś jest. Jeszcze jest jakiś taki olbrzymi gigant, nie? Więc tak, więc to może być trochę takie... Mega Shark kontra Mecha Godzilla, co nie? To jest w ogóle śmieszne, bo to są takie małe giereczki na iOS. No to nie, jest, to nie są małe giereczki, bo Fallout Shelter to był jakiś gigantyczny sukces finansowy. Fallout Shelter to jest najlepszy Fallout Bethesdy. Ale, i Bethesda nawet na nim mało pracowała. Więc... Finansowo w ogóle Bethesda jakieś olbrzymie pieniądze zrobiła na Fallout Shelter. A teraz jeszcze wydali go na Switcha, więc tam się sprzedał. Tak, takie w ogóle podają szacunki na spotkaniach biznesu. Prezesie, jak to się sprzedało? I tam wszyscy kiwają głowami, że nie, okej. Okay. Tak, założenia były, sprzedażowe były wuh, a sprzedało się faktycznie wuh. No już to już są tak abstrakcyjne liczby, więc róbmy dobrze, mogliby tam jakieś figury taneczne albo na motopedzie. Fallout Shelter to jest gierka, której nie można kupić w pudełku. I czy myślicie, że za 4 lata, w 2022 roku, jeszcze w ogóle będzie można kupić gierki w pudełku? Myślę, że być może pojedyncze gry będzie można i że będą jakieś takie wydania teraz odmontowuję mikrofon i go puszczam na ziemię. Bo z drugiej strony to jest zajebisty biznes, te wydania kolekcjonerskie, więc faktycznie myślę, że będzie tak, że te przewidywania są słuszne, że gry coraz bardziej idą w stronę dystrybucji cyfrowej. Mi się bardzo podobało, jak to, co ty napisałeś w komentarzu, że jakieś jeszcze 5 lat temu to była wielka afera, jeszcze jak ta generacja się zaczynała, tak. I Microsoft chciał to zrobić. To w ogóle przez to Microsoft przegrał tą generację, że chciał to zrobić. Po czym to 5 lat później to się w zasadzie dzieje. I nie wzbudza większych emocji poza takim, okej, okay, mech. I bo tak jest, bo wszyscy się do tego przyzwyczajamy. Ja na mojego Xboxa, te pudełka, które mam tutaj, to nie są wszystkie gry, jakie kupiłem w pudełkach. Było ich mniej więcej 5. dwa razy tyle, bo ja część sprzedałem, było gdzieś około 10. Na Xboxa 360 miałem na 4 półki gier. Ja miałem stosy pudełek z grami. Na Xboxa 360 mam w pudełkach, mówię, do 5-10 gier, no wszystkie one. Inne gry... Ja mam cały czas w ogóle gry na Xboxa 360 i nie wiem, co z nimi zrobić do końca. Ja je sobie zostawiam. I co więcej, kupuję nowe. I większość moich gier na Xboxa One też jest już cyfrowa już. I... A mówimy, ja tylko uściśle tutaj, że mówimy o raporcie firmy Piper Jaffray, który przewiduje... Najsłynniejsza firma od raportów. Co? Piper Jaffray. Nie wiem, czy no ale... Ma napisany raport, no. Brzmi legitnie, tak? Myślicie, jakby... że Piper gadał z Jeffreyem i mówi, słuchaj stary, ja mam tam, chcesz być pierwszy czy drugi w nazwie? I Jeffrey był lech, ten typ się nazywa Piper. Dobra, może być pierwszy. I oni napisali raport, według którego do 2022 roku, i to jest właśnie ciekawe, bo to jest takie bardzo kategoryczne, że 100%
rynku to będą gry tylko cyfrowe. To jest o tyle trudne do... Znaczy o tyle łatwe do obalenia, że wystarczy, żeby jedna gra... Tam konkurencja jedna, wylała. Jeden egzemplarz na całym świecie się w tego roku sprzedał i to już będzie nieprawda. Nie wiem. Co mi pisze? No właśnie, nie wiem, czy to jest dobra, wiesz. Z tym się wiąże bardzo dużo ryzyk dla konsumentów, ale praktycznie zero ryzyk dla ludzi, jakby, którzy sprzedają nam gry. Bo... To jest bardzo fajnie napisał ostatnio Orliński tekst o wolności w internecie, że i tam mi się podobał taki fragment, że jeżeli ludziom mówi się, że zabierzemy wam wolność, ale damy wam za to ładne emotki, to ludzie odpowiadają na to serduszko GIF. I trochę tak jest, że ludzie się, my się na to zgodzimy, jeżeli to będzie wygodne, tanie i fajne. I będziemy mieli w dupie to, że te gry już nie są nasze, że nie możemy ich sprzedać. Jeżeli cena będzie odpowiednia i łącza mamy już takie, że to już nie jest problem. Że już tam... Znaczy no, my tutaj mamy dobrą łączę. No właśnie, to jest ciekawe, tak to co Iga mówi, że czy to jest światowy trend jakby, no, że... Tak. Bo w tej, no ja jeszcze z Xboxem, bo na Xboxie się gry wolno ściągają. Bo nie wiem co właściwie. Na PlayStation bo też Xbox mają... Jest cap po prostu tak, z tym muszą coś zrobić, ale na Steamie to kurde ściągnięcie w tej chwili nawet takich 60 giga, to jest tam 10 minut. I to, czy 20, ja pamiętam, czy... że jak się na PlayStation 4 ustawiało proxy na PC, które miało podłączony router bezpośrednio, to dało się to obejść, ale to było tyle roboty, że stwierdziłam, że fuck it i ściągałam po prostu przez nocki. Chciałbym wam przypomnieć, że na PC-cie już w tym momencie, nawet jeżeli kupujesz pudełkową wersję gry, to ona i tak jest ściągana przez Steama. Ja już no tak. zadawałem to pytanie, pamiętam, że ktoś tam kiedyś odpowiadał trochę, ale nie pamiętam odpowiedzi, że ja nie do końca wiem, co się znajduje na tej płycie, która jest w pudełku. Na pewno, nie, znaczy być może jest to gra, ale raczej nie, ponieważ ona jest ściągana przez... tak. Przez Steama. Być może są tam jakieś pliki, które on sobie szybciej pobiera dzięki temu, czy wiesz, jakieś nie wiadomo co, nie? Nikt tego nie wie. No nie no, myślę, że ktoś to myślę, że to nawet gdybym się chciał po prostu włożyć płytę i wejść na nią tak normalnie, to ja zobaczył, co tam jest na niej, co nie? Ja bym tylko chciała powiedzieć, że to jest w ogóle trochę smutne, bo ja się zaczęłam realnie po raz 40 zastanawiać, czy ja mam czytnik płyt do kompa w ogóle w sezony, bo teraz jak się kupuje zestaw i gary do mikrofonu. I teraz jak się kupuje taki zestaw już komp złożony, w sensie tak. Przez kogoś, to tam najczęściej już w ogóle nie ma CD-romów. W sensie nie CD-romów, tylko w czytniku. DVD-romów. Tam... Kiedy ostatnio w ogóle płytę CD? Kiedy ostatnio płytę CD, powiem ci. Jak jechaliśmy do Warszawy na koncert, to ziomek powiedział, że mogę być DJ-em i że tam są CD-ki w tym... W, jak się nazywa to... Schowku? Schowek, no. Schowku. No, no to i tam i miał kilka składanek. I co tam miał? I przeskakiwały. Wiesz co miał? Chili Peppers? Miał Limp Bizkit. Limp Bizkit właśnie chciałem powiedzieć jako drugie. Jak to się nazywa? Leonardo Cohena miał? Nie, czekaj, Limp Bizkit miał ta płyta. Ona jest taka dobra, ta płyta. Hot Sugar, coś tam. And Hot Dog Flavored Water się nazywa. Tak. Chocolate Starfish znaczy, and Hot Dog Flavored Water miał. Kurde, ona nie jest dobra, Iga. To jest taka dobra płyta. Ona nie jest dobra. To jest prawie tak dobra płyta jak Bloodhound Gang, Hooray for Boobies. Ale jestem ci wdzięczny za to, ponieważ mam taką anegdotkę, która niszczy wszystkie anegdotki. Dominik już ją zna. Ale w 2000 roku bodajże, czy w 2001 roku Rage Against the Machines, które było... Rage Against the Machine, jedna. Które było takim prekursorem... tylko nie do mikrofonu, Dominiku. Dominik Jelentilki. Które było takim prekursorem, jeżeli chodzi o ten new metal, new rock, czy jak to się tam nazywa. No, ten, taki hardcore. Taki rap hardcore, co, nie coś takiego. No, Rage Against the Machine było prekursorem i Limp Bizkit zawsze z wielkim szacunkiem się odnosili do tego. I w 2001 roku, kiedy nagrody MTV jeszcze miały znaczenie, Limp Bizkit dostało nagrodę za najlepszy teledysk, to Breakstaff bodajże, a w tym samym momencie Rage Against the Machine było nominowane za Sleeping in the Fire. Sleep Now in the Fire. Sleep Now in the Fire, tak, masz rację. I to jest w ogóle... Battle of Los Angeles for Life. Tak, no? To jest w ogóle mądra piosenka, taka antyestablishmentowa. W ogóle jeszcze teledysk jest nagrany przed tym,
przed budynkiem giełdy na Wall Street i był nagrywany w ogóle tak po piracku przez Michaela Moora, przez tego słynnego lewicowego tego filmowca. I tam interweniowała policja i oni sobie dali tak za cel, żeby zamknąć nowojorską giełdę, chociaż na moment. I to im się udało, jakby w trakcie kręcenia tego teledysku na moment została zamknięta nowojorska giełda właśnie, żeby tam opanować jakby ten niepokój, który tam przed tymi drzwiami wybuchnął. No i jak Rage Against the Machine dowiedziało się, że to chujowe Limbiskit dostało tą nagrodę, to któryś z nich się tak wkurwił, że wskoczył na scenę i wspiął się na dekorację w ramach protestu i powiedział, że nie zejdzie, bo on nie chce żyć w takim świecie. On który... chciał chyba zniszczyć, tak. Żeby ona spadła. On chciał, żeby ona spadła, ale ona się okazała trochę zbyt dobra, więc zbyt solidna, więc nie strzelił z niej. Na to ten główny Morello chyba, tak? Oni już tam... Morello? W sensie frontman to jest Zach De La Rocha. Tak, Morello to jest gitarzysta. De La Rocha. Wszyscy pamiętamy tylko Morello. Oni już byli skłóceni w miarę wewnętrznie. Nie? Oni już byli w miarę wewnętrznie skłóceni, ale jakby ten wybryk jeszcze ich podzielił jeszcze bardziej i przez to trochę się rozpadło Rage Against the Machine, jakby w ogóle przez Limp Bizkit, co nie? Przez Limp Bizkit, Break Stuff. Tak. Pomyśl o tym. I po latach, tam w 2010 którymś tam roku, zapytali tego typa, czy on przeprosi za to, co nie? On powiedział, że jedyne, za co mogę przeprosić, to za to, że powstało Limp Bizkit i że jesteśmy za to współodpowiedzialni. Wow. Słuchaliśmy też Rage Against the Machine Evil Empire, bo też miał. Ale miał składanki i to było super śmieszne, bo miał składanki, które nagrywał za szybko. Nie wiem, czy pamiętacie, że CD-ki dało się nagrać za szybko audio. Tak. I przeskakiwały. I bardzo fajnie w tym artykule było napisane, czym jest New Metal. W ogóle to jest w końcu artykuł, który wytłumaczył mi trochę, czym był New Metal. New Metal to był taki rak na tkance muzyki, który wziął All The Rage z tych poprzednich jakby gatunków muzycznych, ale wyjebał przy okazji całą ideologię jakby, co nie? Że tylko Rage i kasa się liczy teraz, nie? Że teraz będziemy Korn. Takimi... Co? Korn na przykład. Tak, no na przykład Korn, na przykład tam właśnie Linkin Park i tak dalej, co nie? One nagle się stały takie bardzo skupione na dzisiaj sobie. Dzisiaj mamy dużo tematów samobójstw, widzę. A kto tu się zabił? No ty. A, masz rację, tak. Linkin Park Chester. Jeszcze się nie Linkin Park jeszcze się nie pogodziłem. No, więc dzięki ci za możliwość opowiedzenia tej anegdotki. Jest tak, moim zdaniem. Aha, no i w każdym razie a propos gier, które wychodzą w wersji pudełkowej, tak? Tak. Ja uwielbiam gry, które wchodzą w wersji pudełkowej. Mam bardzo dużo gier na PS4. Na Xbox 360, tak jak mówię, wciąż je kupuję, bo teraz kosztuje 29 zł, więc to w ogóle głupota ich nie kupować. A Xbox... Czekaj. Co znaczy głupota ich nie kupować? Ej, no powiedz, co w zasadzie się stało. Zastanów się nad tym. Siedziałam? No dokładnie, zastanów się nad tym, co powiedziałaś. Po co ci te gry? Siedziałam i... Nie wiem, ale to byłoby głupie, jak nie kupię. No dokładnie tak jest. I ostatnio w ogóle siedzimy i ja coś mówiłam na temat tego, że grałam w Detroit i ziomek mówi, że on by w sumie pograł w jakąś grę popularną. Nie, bo wyjechałam. Nie było mnie teraz przez ostatnie kilkanaście dni. O właśnie, zaraz. O tym pogadać. Zaraz. I siedzę i on mówi, że on by pograł w coś... coś popularnego i potem mi pokazał jakoś tak bezpośrednio około tej rozmowy gifa, reakcję na jakąś tam historię i to był z LA Noire, że typ wcisnął doubt, nie? Mm-hmm. Tam. No i ja mówię, wiesz co to za gra? I on mówi, że nie. I ja mówię, totalnie gramy w LA Noire i pojechałam i LA Noire, nie wiem czy pamiętasz, jest na trzech płytach? Bo pojechałam do Elbląga, żeby specjalnie tutaj przywieźć i stwierdziłam, że kurde, właśnie tak spojrzałam na wszystkie moje gry z Xbox 360, nie umiem mówić, i stwierdziłam, że jest kilka gier, które jeszcze bym chciała mieć. Po prostu, żeby je mieć. Ja mam potrzeby mania gier. Więc wzięłam, waszą na Allegro i one bez kitu wszystkie kosztują 19,90, 29 zł, tak do 35, nie? I masz, kurde, giereczkę. Przychodzi ci taka zapakowana w ogóle, kurde, giereczkę. Ja się najbardziej cieszę z gier na Xbox 360. To jest, gry na Xbox 360 są najfajniejsze. I jest bardzo racjonalny powód, dlatego to jest najważniejsze, bo to są ostatnie gry w tych dużych konsolach, które można było wziąć płytkę, włożyć do konsoli i ona się uruchamiała. Tak. Jeszcze miała normalne achievementy, co straciłam tak. Po tym, jak przeszłam na PlayStation 4. I nawet jakby patch to zajmowało na przykład 19 mega, no tak. I już tyle, co nie? Tak, ostatnio ściągałam nawet jakiegoś patcha 3 mega i tak się co Jesus, tam... chciałam ostatnio zobaczyć, co się działo w No Man's Sky. Powiedziała mi, że tam spoko, ale 11 giga muszę ściągnąć. I tak, like, what? Nie. Ale tak. No ja ostatnio grałem na Xboxie 360 w
Metal Gear Solid, nie wiem, słyszeliście. I tak, i było to dosyć urocze doświadczenie takie, że wkładasz płytkę. Nie, ja uwielbiam Xboxa 360. Przejeżdżam do Gdyni, to sobie go czasami odpalam just for the sake of it. Czy swojego sprzedałeś do mnie? Swojego sprzedałem, ale... Uwielbiam. Nie grałem na nim już, po co mi bardzo było? Go kochałem, ale go sprzedałem. Tak. Ja gram na moich wszystkich czterech Dreamcastach. Za to coraz bardziej mi się podoba ta usługa, ten Xbox Games Pass, jeżeli Microsoft będzie to mądrze robił. Bo ostatnio trafił do Nikotor, jeszcze go nie uruchomiłem, ale ściągnąłem i będę w niego grał prędzej czy później, bo chyba już mówiłem o tym, że chciałem grać w Kotora na PC-cie, ale nie da się padem grać w niego. I jeżeli będą dodawać coraz więcej gier z Xboxa 360 i z Xboxa pierwszego do tego Game Passa, a mogą to robić, bo mają tę wersję na wsteczną kompatybilność i wątpię, żeby te gry się sprzedawały już, więc to jest tylko w ich interesie, żeby coraz więcej ich umieszczać tam i to się robi coraz fajniejsza usługa dzięki temu. Jak to będzie taka wielka biblioteka. A właśnie, bo jeszcze przy okazji tego, co ty mówisz, to oprócz tego, że gry będą cyfrowe, bo będzie je można ściągnąć, to jeszcze będzie streaming gier. Tak. I co spowoduje, że jakby odbiorca nie będzie musiał mieć nie wiadomo jak high-endowego sprzętu u siebie w mieszkaniu, tylko będzie używał go tylko i wyłącznie po to, żeby się połączyć z serwerem, żeby mu pograć w grę. I tutaj już jest w ogóle kwestia tego, że ty nawet nie masz tej gry, ty płacisz centralnie tylko i wyłącznie za dostęp do niej. Nie możesz wziąć swojego pudełka do streamowania gier. Tak, ale to już jest taka bardzo techniczna różnica, która tak naprawdę dla końcowego użytkownika to nie ma żadnego znaczenia, czy ta gra jest u mnie na dysku w postaci danych. Jak to powiedz to właścicielom, którzy jeszcze mają PT. No bo przecież PlayStation 4 z PT chodziły z gigantyczną... przebitką cenową. To, że masz jakiś argument, który... To też masz jakiś argument, nie, że masz... To, że masz argument, który przeczy mojej tezie. To jeszcze nie... Okej, okay, sorry. Sorry, masz rację. 96 odcinków nie nauczyłaś się jeszcze dyskutować z Dominikiem. Mi się podoba właśnie, w tym temacie najbardziej mi się podoba to, że jeszcze dokładnie 3-4 lata temu to był wielki skandal. I wydaje mi się, że to dowodzi tego starego powiedzonka, chyba chińskiego, bo chyba wszystkie powiedzonka są chińskie, że o gotowaniu żaby, nie? Że żabę trzeba po prostu, że jak wrzucisz żabę do wrzącej wody, to ona wyskoczy. Ale jak wrzucisz ją do zimnej wody i zaczniesz tą wodę powoli podgrzewać, to ona się ugotuje. Jest to, co chciałem powiedzieć. I tak tego, z graczami jest, nie? A tego, że nie jesteśmy, bo my już przyzwyczailiśmy do tego i trochę właśnie to jest ta żaba. Że nas to już szykuje, bo się do tego przyzwyczailiśmy. Jakiś czas temu był ten news o tym, że chyba o GTA 5, że wygasają licencję na część piosenek w GTA 5. Czy w GTA 4, w którymś GTA, że wygasają licencję na część piosenek i autentycznie gra, którą kupiłeś 10 lat temu, teraz po prostu through the power of the internet się zrobi inną grą. Oni usuną ci część kontentu, za który zapłaciłeś, wrzucą na to miejsce coś innego, bo mogą, bo taką mają umowę i mimo, że ty tę grę kupiłeś, ona jest twoja, to ona jest chuja twoja, no. Za przeproszeniem, przepraszam. Brzydko powiedział. Brzydko. Ja bym tylko chciała powiedzieć, że to doprowadzi do sytuacji, w której po pierwsze jest w stanie zniknąć ten rynek, którego się nienawidzi, czyli ten second hand market, że jesteś w stanie sprzedać grę i ją odkupić, tak jak ja teraz skupuję właśnie gry na 360 za 30 zł. No i ja nie wiem, jak jest w tym momencie na Xboxie, bo wiem, że Xbox ma dużo promocji, ale promocje na PlayStation 4 najczęściej to jest kurde jakiś żart. Bo tam są gry, które przez lata trzymają się na bardzo wysokim poziomie cenowym, które już na rynku takim normalnym, że się wchodzi do Ceksa albo gdzieś kosztują tam właśnie po 3 dychy, to tam kosztują kurde 100 albo coś. No właśnie, tak, to jest problem olbrzymi, bo jeszcze na PC-cie istnieje, na PC-tach istnieje jakaś realna konkurencja i a poza tym Steam ma trochę inny model biznesowy, bo przez to, że chyba sam jakby nie robi gier i tylko handluje cudzymi grami głównie. I że ta cyfrowa dystrybucja na PC-cie dużo dobrego przyniosła, nie? Realny spadek cen, taki radykalny spadek cen, nie? Jest to bardzo prokonsumenckie, no ale na konsolach to idzie w drugą stronę, bo przez to, że Sony i Microsoft mają totalny monopol w swoim sklepie, to właśnie zwłaszcza, tak mi się wydaje, że zwłaszcza w sklepie Sony, widać to, że... Zresztą w sklepie Nintendo, z którego ja korzystam z kolei na 3DS-ie, też widać, że to no, są absurdalne ceny, jak za... No ale Nintendo w ogóle nie za bardzo umie rynku. Jest trochę fajna ta sytuacja teraz, że Microsoft jest taki teraz trochę lepszy, bo robią serwerową kompatybilność, bo się dogoduje z Nintendo, a Sony ciągle nie może, jeżeli chodzi o multiplatformowe, czy międzyplatformowe granie, że właśnie, że ten ich sklep jest, mają tego Game Passa, więc tam granie u nich jest też tańsze właśnie, że to się dzieje tylko i wyłącznie dlatego, że Microsoft przegrywa.
Że tylko i wyłącznie dlatego, że oni muszą gonić Sony, bo Sony z drugiej strony jest totalnie na pozycji lidera teraz i oni po prostu nie muszą, więc tego nie robią. Nie, Sony ma wywolone od samego początku, od czasu, kiedy Xbox One był zapowiedziany z Kinectem, to te wszystkie E3 i konferencje Sony były głównie zbudowane na marketingu anty-Microsoftowym, a nie pro-Sony. Mhm. I to po prostu to już jest tak kurwa męczące i teraz to E3... Ale ty nienawidzisz Sony. To E3 po prostu pokazało, razem. Jak oni mają mocno wywolone, bo mnie to strasznie boli. W sensie, okej, no w tym roku pokazali więcej gier, znaczy mniej gier dłużej, tak? Ale nie na tym polega E3. Ja w ogóle nie wiem, to E3 było dziwne. To E3 mnie na tyle zmęczyło, że mnie wysłali na urlop. Więc tak. Dobra, godzinę gadaliśmy, nie będziemy już gadać o trzecim temacie, bo nawet nie pamiętamy, jaki był. No właśnie. więc tak, dziękujemy, cześć. Cześć. Pa.